Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Peaceworm. W tym odcinku zagramy sobie z widzami i będziemy ubijali patyczaka. Już wcześniej trochę poubijaliśmy miśków, chociaż w sumie dzisiaj tylko jednego, bo więcej nie było potrzebne. Zaraz zaczniemy ubijać patyczaka, potem wam pokażę w sumie kilka tak, no na spokojnie sobie dzisiaj pogramy. Pokażę wam kurczaka, pokażę wam co tam jeszcze, ślimaka pokażę wam, bo to specjalnie sobie zostawiłem kilka KP, żeby wam pokazać co tam dzisiaj znowu wypadnie. Kurczaka zostawiłem, żeby wam pokazać który to już jest kurczak. No chłopaki, jesteście tam, jest. O dobra, zaczęliśmy, dobra. Także ubijamy. Nie wiem, czy więcej przyjdzie ich, czy tylko Koparus. Czyli nie informowałem, że nagrywam. Gdzie poleciał? Klawer. A, dobrze, dobrze, dobrze. Trzeba skracać sobie drogę. Nie mam szybkości. Dobra, zanim to zalecę, to Koparus go chyba rozwali. A nie, nie. Pszczoły jeszcze nie doleciały. Dobrze. Dobra, chyba jakiegoś questa mam na zbieranie rzeczy z tych jego pomocników. Sunflower. Dobra, ja aktualnie się zbytnio nie spinam, żeby zbierać to, co on tam wydropi, chociaż fajnie drop zawsze złapać. Ale nie spinam się jako tako na tym, bo bardziej zależy mi na tym, żeby zdobyć jak najwięcej punktów z niego, żeby ubić go jak najszybciej, jak najwięcej punktów zdobyć i dostać lepszy, o, enzym był, enzym by mi się przydał, sprawdź, żeby dostać lepszy amulet niż na tym dropie, także na razie nie będę aż tak za tym dropem latał. Normalnie jakbym już miał jakiś super fajny amulet, to bym odpuścił w zasadzie punkty i bardziej bym się skupił na dropie. Jeszcze bym trochę mi ta kamera tutaj nie służy. Będzie teraz kaktus, ale to bym sobie zebrał. Nie, kaktus jest do góry przecież. Kaktus jest do góry. O, i wiem, tak. Kto tu przyszedł? Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery bijemy. I to wszystko są widzowie. Wszystko. Jest nas aż cztery, więc trzech widzów i ja. Całkiem spoko. Jeżeli ktoś chce pograć z nami, to raczej z nami, ze mną i z chłopakami w zasadzie też, bo chłopaki już sami się dodali chyba do znajomych i grają też ze sobą. Nie czekają. A, obok. Nie czekają na mnie, aż ja się pojawię, tylko sobie grają ze sobą i sobie pomagają. Tworzymy taki grany zespół już powoli. Oczywiście jakoś nie umawiamy się na grę, bo to trochę, znaczy bez sensu. No, to jest taka gra, gdzie się wchodzi i się zbiera. Można sobie pomagać z różnymi questami. Jeżeli macie pytania oczywiście do questów, jeżeli czegoś nie rozumiecie, to pytajcie na czacie albo w grze. Chwila, gdzieś się pojawił. Okej, dobra. To pytajcie w komentarzach lub w grze, jak będziecie. Popytajcie, zawsze wam chętnie pomogę lub ktoś inny wam pomoże, jeżeli ja nie będę w stanie. O, zobacz. Tak. No i tak to wygląda właśnie. Dzisiaj taki spokojny odcinek z widzami. Pogramy. Tam tu zostałem z nim. No i jeszcze ta. Ciekawe, czy ta pszczoła też go atakuje. Czy ona jest tylko tak zrobiona? Chyba tylko tak zrobiona, że atakuje Mondocik. No szkoda. Aha, on jest tu.
Jeszcze potrzebnie. Super. No, jeżeli właśnie, jeżeli ktoś jeszcze nie zna tutaj tej techniki, raczej techniki, jak tutaj się bije tego patyczaka, to już opowiadam. Patyczak ma tych swoich pomocników tutaj, trzeba ich unikać, bo one nas atakują. Ma też, o właśnie, i tutaj właśnie tak unikam, że mnie zabił. Ma ten atak, który przed chwilą się pojawił. Czyli całe pole na czerwono, jak widzicie. I są tutaj jeszcze takie właśnie lasery, które on stawia. Na nie też trzeba uważać, bo one też zadają damage. No. Czy... No to pan pokazuje dzisiaj, jak się gra? No, nie. Dzisiaj specjalnie pokazuję wam, jak nie grać. Także tak, nie róbcie. O, tutaj nie podchodźcie do tego pola czerwonego, bo ono tak was bije, że... Chwilę, gdzieś jest totem obronny. Trzeba go zniszczyć. Gdzie on jest tutaj? To ja skoczę go zniszczyć. Właśnie, i tutaj jak jest pokonany, to on wam daje takie pnącza. Oplata was pnączami i nie możecie szybko biegać, żeby się tego... I tracicie życie, jak to macie na sobie. Żeby się tego podpić, musicie podpierząc pozbierać pyłek. I bardzo szybko się tego podpędziecie. Czyli im lepsze itemy macie do zbierania i pszczoły, tym szybciej oczywiście. No ale właśnie tak to. Tak to się trzeba tego podpić. Tutaj jest to ten obronny, bo właśnie ten robal nam czasem stawia te totemy i mamy większy problem, żeby go tam... I mamy problem, żeby przebić się przez jego obronę, także zawsze trzeba, ktoś musi biec, rozwalić ten totem, bo on mu daje plus 25% obrony. No, ciężko go potem ubić. Tak nie podchodźcie, się już oberwałem. Dobra, i ja mam lecę po totem. Ktoś zawsze musi biec po totem. Znaczy, nie, musi, nie musi. Tak jest, szybciej się ubija. O, i długa. Trochę chyba mam lag, bo coś nie chcą się postawić te. Te draszacze. Nie, kolejny. Zobaczcie, mamy tam 1 800 000. Jak jestem sam, bo tam mówiłem wcześniej, że nie skupiam się na zbieraniu, ale jak jestem sam na tym totemie, to ja to zbieram. O, przyszedł do mnie, czyli go ubili do góry, super. W zasadzie Koparus tylko go ubił chyba, bo reszta się poddała. Albo ich wywaliło z gry, albo wyszli z gry, albo... Szkoda, bo tam widzicie, że ściany, jeżeli chodzi o... O ludzi w grze jest pełna ściana. Szkoda, że też się nie przyłączają. Odbijania taka skierpuka. Dobra, tu się znowu coś pojawiło. No muszę kupić ten wpytkiwacz, który ma Kwalos tutaj. Bo on naprawdę szybko się go stawia, na raz się go postawi i wszystko. Się szybko regeneruje. A, schował się. Nie wiem, jak to będzie wyglądało na filmiku, bo dosyć szybko się poruszam, o dziwo. O, właśnie jak to powiedziałem, to straciłem całą prędkość. Złośliwość rzeczy martwych. No. Ten stickbook i grzyby to jest bardzo dobry sposób na zbieranie tych kropel gumy, które wam są potrzebne do tej pszczoły, gumowej i nie tylko w sumie. Uważajmy, uważajmy. No, też sobie... Nie wpadaj tam, też sobie pusta.
Znowu tutaj. Czasem się zastanawiam, czy koparz jak zbiera, czy to ma sens, żebym ja to też zbierał, bo on dużo szybciej zbiera, a ja mu raczej zabieram to, co on może zebrać, to ja mu to zabieram znowu. Aj, znaczy, widziałem enzym tam. Enzym się przyda. Enzym by się przyda. Bum. Padaj. Zobaczymy, czy dostaniemy jakiś nowy amulet, czy lepszy. Bo mam już srebrny chyba. Gdzie teraz się pojawił? A nie, bo ogarnęliśmy. Dobra, no gorszy. Gorszy amulet wydropił. Szybko to przeleciało, nawet nie zwróciłem uwagi na czas. No gorszy, biotak. Biotak jest lepszy. Dobra, zostawiamy starszy. Ale tylko we dwóch byliśmy, także całkiem... Moim zdaniem całkiem spoko poszło. Dobra, a teraz skoro już ubiliśmy... Ile ktoś pisał? Paro? Skoro już go ubiliśmy... O, jeszcze roślinkę zbierzmy przy okazji. I pozabijamy parę mocniejszych potworków. Roślinkę też zbierzemy, jak już tu jesteśmy. I coś tu można zbierać, jakieś bileciki do kontroli. O, zawsze do przodu. Bilecików już trochę mam, ponad 500 znowu. Ale tak jak mówiłem, będę zbierał teraz na... Pisaliście, ktoś tam pisał, że jakiś event jest. Nie znam go, ale chętnie poznam i tam pisaliście, że zbierać tikety na fali. Będę zbierał. Dobra, idziemy tutaj. Mam nadzieję, że nie wpadnę. No właśnie, i wpadłem. Mogłem tego nie mówić. Dobrze, no to jeszcze raz spróbuję. I teraz mam nadzieję, że nie padnę. Jak nie nagrywałem 1000 razy, tam byłem i nie padłem. A teraz nagrywam i od razu padam do lawy. Dobrze. Dobrze, jesteśmy tu. Teraz proszę poczekać na pszczoły. Pszczoły, pszczoły, przybywajcie. A w międzyczasie już wam pokażę. Kurczak zaraz padnie. To jest 11 level kurczaka. To będzie chyba 33 raz, jak go pokonam. A, tu włączę tutaj to może. Ktoś coś pisał? 13 minut jest rekord, 13 minut. Aha. A, czeka. Dobra, i jak widzicie 33 razy już go ubiłem. Drop jest taki sam raz. Nie za dobry, nie za zły, taki ujdzie. A, dobra. To chciałem się po prostu szybciej zresetować, żeby tam być z przodu. Nie chciało mi się iść po prostu. Jakby ktoś pytał, prawda? Jest rekord. Ubijaliśmy stick buga. Rekord. Dobrze, poczekajmy tutaj na... Teraz na nasze pszczółki i na szybko ubijemy ślimaka, bo też mu tu trochę życia zostawiłem, żeby wam pokazać, co, jaki amulet mi tutaj wypadnie. A więc, dobrze, mamy już jakieś pszczółki, reszta też będzie leciała. Możemy zatrzymać. Zobaczcie, dużo życia mu nie zostawiłem, 46 tysięcy, więc powinno bardzo łatwo pójść. No, powiem szczerze, jeżeli chodzi o to, jak kiedyś go ubijałem, a teraz z miśkiem, to dzisiaj zostawiłem grę trochę, achczyłem tutaj na tym polu, stałem w miejscu i chyba go załatwiłem w
5 czy 6 godzin? Chyba 6. Znaczy załatwiłem, zaraz go załatwię. 6 godzin, a wcześniej bez tego miśka to było no 30 godzin chyba. Więc jeżeli umiecie, dajcie radę, róbcie questy od tego Bibera i załatwcie sobie tego miśka. Właśnie, jeżeli chodzi o miśka, propozycje nazwy miśka były dwie w zasadzie od dwóch graczy. Okej. O, i nowy amulet mam, jest mocniejszy od tego, który mam. Sunflower, to spoko. Przyda mi się, bo tam muszę zbierać dużo pyłku. Mam dwa questy. Masakrycznie to idzie ciężko. Ale dobra, bierzemy go. Jest fajny. Equip new amulet. Yes, please. Yes, please. No i tak, że ślimaczek ładnie i z miśkiem naprawdę jest dużo szybciej, więc polecam, róbcie te questy od Bibera. Jeżeli czegoś nie umiecie ogarnąć sami lub macie problem ze zrozumieniem tego, dajcie znać w komentarzach albo, tak jak mówię, że pomożemy. Ale te questy od tego miśka bardzo się przydają. Ten misiek jest super. No i były właśnie tylko dwie propozycje nazw, dwie osoby podały. I najbardziej mi się Amber w sumie spodobała, bo nie wiem czy oglądaliście, ale jest taki film Magicians o magikach. Trochę brutalny, więc to zależy ile macie lat. Zobaczcie sobie taki serial. Czasem tam brutalne rzeczy, także może nie dla wszystkich. Ale tam był właśnie Bóg, jeden z bóstw, że tak, nazywał się Amber. Więc mój misiek to Amber. Tak jak ten bóg w tym serialu. Okej, były trzy osoby, był Crutcher jeszcze. I nie przyszedł do nas, no. Crutcher woli farmić. Crutcher w przeciwieństwie do mnie, on farmi chyba na jakimś bocie czy czymś. I on zaczął nie od butów, tylko od plecaka, czyli najdroższego itemu, jaki mam akurat planach kupić. I teraz jeżeli chodzi o itemki, to kupię prawdopodobnie. Czemu oni zbierają te prezenty jak ja odskakuję? Aktualnie zbieram teraz na Petal Belt. Już wszystkie itemki mam, teraz tylko ten Petal Belt i dozbierać do 15 milionów. Też to ciężko idzie teraz. Tak się wydaje, że to tymi itemami powinno iść szybciej. No, idzie szybciej. O! Mam kraba. Kraba. To był Koparos. On zaraz skończy. Dobra, to ja to może później zrobię, jak on skończy, żeby mu nie przeszkadzać, bo to czasem przeszkadza, jak potem się nie widzi, który jest nasz krab, to można wpaść. Można wpaść. To zrobimy sobie na spokojnie mrówki. Przynajmniej raz. Tutaj wam mówiłem ostatnio, że mam rekord. Swój rekord. Oczywiście 191. Może przy odrobinie szczęścia uda się go, chociaż jest dużo ludzi. Może mi trochę lagować, no ale spróbujmy. Ja mam ten problem, że jak jest dużo ludzi. No. Właśnie tak widzicie z tym wstawianiem. To idzie trochę kiepsko. Jak jest dużo ludzi, to jak zabijam mopy, to mnie tak jakby zatrzymuje w miejscu. Czyli nie widzę co się dzieje. Potem jak stawianie tych straszaczy też ciężko postawić. Ciągle mi blokuje, że niby stoję. Dobra, udało się. Udało się. No rekordu chyba nie pobijemy, bo właśnie tak mi skacze ten obraz, jak zabijam te mopki. Chociaż skacze. Nie skacze, tylko zatrzymuje się. No zobaczymy. Może akurat się uda. Tak jak kiedyś wspomniałem, jeżeli chodzi o pszczoły, czy o mrówki, to tutaj jest ważne, żeby mieć trochę siły. Trochę nazbierać i amulet ten
Najlepszy amulet, bardzo łatwo tutaj zebrać na mrówkach, więc tutaj polecam ubić to jak najszybciej. Fajne staty, jeżeli chodzi o atak. Myślę, się tak zastanawiam, bo tutaj, jeżeli chodzi o mrówki, to chyba najlepsza opcja jest czerwony hive, bo tutaj jest dużo czerwonego pyłku, raczej czerwonych kwiatków, więc czerwone pszczoły tutaj mają przewagę. Nie wiem, może się mylę, ale tak to wygląda. Przynajmniej przy zbieraniu, tak? No i ataku też chyba czerwone mają najwięcej, więc jeżeli chodzi o czerwone pszczoły, to ich atak i zbieranie na tym polu, więc powinny mieć dużą przewagę. No zobaczcie, jak mi tutaj to wygląda. Czy jak zabiją te mrówki, to się zatrzymuje wszystko. O, teraz przeskok był. Tutaj potem uciec, jak jest więcej tych mrówek. I czas mam taki lichy, powiem szczerze. Czyli pół minuty przy 130. Pamiętajcie, jak bijecie tutaj, ważne, żeby ubić te mrówki czerwone jak najszybciej, bo one jednak zostawiają ogień za sobą i potem ciężko się ucieka, bo cała mapa jest w ogniu. Cała mapa, całe pole. Ciężko się zbiera też. O, ciężko. Robi się ciężko. Trudniejszy moment. Jak musimy zabijać najszybciej te czerwone. Omijać ten ogień i jeszcze. I jeszcze raz mnie coś palnie i leżymy. Oby nas nie palło. Dobra, udało się tym razem. Wymyślnie nie wejść w ogień. Plan. Dobra. No i super. 161, no nie udało się pobić rekordu. Amulet też nie jest lepszy. Przynajmniej z tym amuletem ja się staram iść pod atak, także zostawiamy ten, który mam, bo tutaj, jeżeli chodzi o atak, to mało. Chociaż... Chociaż może na aktualnym poziomie powinienem się skupić bardziej na statach pod zbieranie, niż na statach pod atak. Więc może to zmienię z czasem, zobaczymy. Okej, Kopar skończył już kraba, ale ja go nie zdążę ubić za szybko. Spróbujmy, zobaczmy, jaki będę miał czas. No i obym nie miał lag. Będzie mi obraz przeskakiwał. Bo krab nie załatwi o tym teraz. Czyli żeby tam na całej mapie się nic nie działo zbytnio. Bo inaczej nie będę widział, gdzie kokosy spadają. Albo będę widział dopiero, gdy już na mnie spadną. Dobra, jak tu jesteśmy, to zobaczmy, co tutaj mam w plecaku już nazbierane. Zobaczcie, ticketów mam już prawie 600. Potem gumy, raczej te krople gumy, staram się jak najszybciej, raczej jeżeli mam, to kraftuję z nich klej. Zaraz zobaczcie, ile kleju mam. Kokosy, tutaj ich mam zawsze 500, no to teraz też będę miał pełno, bo ten krab bardzo dużo ich zrobi. Znowu będę miał przepełniony. Ale z nich na razie nie kraftuję tych drinków. To nawet jak je wykraftuję, to nie będę w stanie kupić plecaka, bo nie mam tyle kasy.
Więc na razie mi się to nie opłaca. Na razie tylko to, co ubijam tego kraba, to ile wyleci, to jak będzie już faktycznie będę tak daleko, że będę już kończył zbieranie kasy i będzie mi trochę brakowało, to się wykraftuje. Na razie to, co wypadnie z kraba. Teraz tak, Stingersy. Stingersy potrzebuję praktycznie 600, więc zaraz będę miał. 500 potrzebuję na nową maskę, tą czerwoną, tą diabelską maskę. A 100 potrzebuję ten naramiennik niebieski, którego jeszcze nie ma. Ale to na spokojnie. Bo tam jeszcze potrzeba enzymy, kleje, także jeszcze spokojnie, zanim to będziemy mieli. Jeżeli chodzi o śnieżynki, no jak widzicie ciężko. Nie uzbieram 25 tysięcy, to jak wspomniałem ostatnio. To dalej nie wiem, co to daje. Mógłbym to w zasadzie włączyć, żeby to było non-stop włączone. Nie wiem, czy to jakiś super efekt jest dla mnie, czy nie. To bym mógł. Bo to chyba, znaczy nie wiem, jak to działa, ale to jest chyba coś w stylu, że jak nasze pszczółki padną, to spokojnie lecą do kula. Nie wiem sobie dokładnie, jak to działa. Musiałbym kiedyś sprawdzić. Aha, nie, dobra, już tu mam. Czyli nie musimy paść, tylko tego używamy i wracamy spokojnie do ula. Tak, o. Klikamy i jesteśmy w ulu. Dobra. Kostki. No i zawsze używam, jeżeli biorę jakiś boss na pole, to tutaj doszukuję tą pojedynczą kostką, żeby był razy dwa. Tych podwójnych, potrójnych na razie nie używam. Czekam, aż będę miał, nie wiem, lepszy plecak chyba, żeby więcej pomieścić. Ech, jak nie mam tych konwerterów na maksa, na nawet jakie mam, jak teraz zbieram szybko, no to brakuje mi tego. Teraz mogę wykorzystywać te właśnie kokosy. Widzieliście, ten zielony to był mój. Jak w niego wbiegnę, to on mi zamienia część pyłku na tokeny i mogę je zebrać. No ale to też ciężko czasem. On ma tutaj kilka sekund, aż się tam nie wbiegnę. Chcę wam pokazać, jak to wygląda, ale nie wbiegnę tam. Krapa. Czy poczekamy, aż się trafi jakiś kokos, który będzie bliżej. Tutaj w tym mogę biec. Dobra, i on mi zamienił, będzie widać? Nie wbiegłem. Okej. Okay. No i tutaj macie czas, także on nie jest non-stop, że można klikać i klikać i zamienić to, co mamy w plecaku. Uda się, nie uda się. Dobra. No a to lecimy dalej. Jak jest krab, to nie jestem w stanie wam pokazać. Teraz tak, jellies rzadko używam. To jest dobre, jak zbieracie i komuś podrzucicie, to wtedy dostajecie bossa na plus 10. Pyłku każdego koloru bodajże na określony czas, ale im więcej ich ktoś pozbiera, tych, które rzucicie, tym dłuższy czas jest tego bossu, się utrzymuje dłużej. Red Extract, jak widzicie, już nakraftowałem 260, więc na razie wystarczy, na pewno wystarczy na czerwoną maskę. Chyba no więcej nie trzeba czerwonego traktu. Jestem pewny. A nie, jeszcze trzeba 150 na plecak chyba. Nie na plecak. Coś jeszcze jest, gdzie trzeba 150 ekstraktu czerwonego, więc jeszcze 150, no ale na razie mamy te 260, więc na spokojnie może samo się uzbiera. Zobaczymy. Jak nie, to dokraftujemy. Na razie się coś cieszyć. Teraz blue ekstrakt. Tego potrzebujemy na pewno 150 na ramiennik. Aha, no na ramiennik nie. Jeżeli chodzi o czerwony. Ale na niebieski na pewno potrzebujemy. I jeszcze jest coś, nie wiem czy nie plecak, gdzie potrzebujemy 150 chyba. Więc jeszcze też na razie nie będę kraftował. Tutaj coś dokraftowałem, tak mi się wydaje, że 50 dokraftowałem. Żeby już były przygotowane.
Teraz też nie będę się śpieszył z tym, no bo widzicie, kasa ciężko idzie teraz. Więc zanim to uzbieramy, to trochę czasu minie. Nie ma co się śpieszyć. Glitter już nie wiem, czy wykraftowałem, czy uzbierałem. No uzbierałem. No nie, chyba 20 wykraftowałem, a resztę zbierałem, także też trochę do przodu. Kleję, dalej kraftuję. Jeżeli mam te właśnie krople, którą zebrałem, gumy, krople gumy, kraftuję jak mogę. Słonecznik, raczej olej słonecznikowy, będę potrzebował chyba 200. Będę musiał w końcu zacząć kraftować to, żebym już miał na przyszłość. I co? Enzymy. Enzymy też będę potrzebował dużo. 150. Gdzieś tam trochę ich jest potrzebne, więc też trzeba będzie to kraftować. Ale tak jak mówię, tutaj z wszystkimi tymi tropikalnymi drinkami i każdym innym itemkiem trzymuję się, chyba że wiem, że któregoś jest bardzo dużo potrzeba. Albo bardzo powoli drobi, to jak na przykład klej. Klej będę jeszcze potem potrzebował, bo buty w końcu będziemy wymieniali na te właśnie gumowe buty. Więc tam jest dużo kleju potrzebne. Na przyszłość na pewno będziemy je więcej kraftować tego kleju, bo jest potrzebny. Czemu nie zbieram? Klej, potem to potion capacity. Okej. Nie używam go, on się na pewno przyda później. Super smoothie też na razie nie używam, on też się pewnie przyda w późniejszym czasie. Jeszcze nie użyłem tych kodów, które ostatnio wam podałem, tych dwóch nowych kodów. Będę musiał je kiedyś użyć. Tylko muszę dobry boss trafić i siąść przy kąpie, żeby wykorzystać to w 100%. Nie chcę tego zmarnować. Magic Beans. Mam, zbieram ich dużo, rzadko wykorzystuję. Chociaż jak mam dobry boss, to chętnie włączam to na polu. Tam do góry, na ten pepper. Doleci. Tym bardziej ja potrzebuję, idę pod czerwone pszczoły, więc potrzebuję jak najwięcej tych truskawek. Tam zazwyczaj tego używam. Tego Box of Frogs nie używam wcale. W zasadzie nie wiem, jaki jest sens, jeżeli chodzi o użycie tego. Żaby same wyskakują, po co mi te trzy, które wyskoczą sobie na 3 minuty. No nie wiem, raczej no. W zasadzie dobrze, jak te bańki wyskakują, jak one biją tam coś i zbierają te tokeny, ale nie wiem, czy ten item jest taki super. Antpass, Robopass, staram się zbierać. Już ubiłem! Boże, tak się zagadałem teraz, że nawet nie zauważyłem, jak to szybko poszło. Dobra, jeszcze raz ten zbieranie. Najgorsze w tym jest to, jak się nie trafi ten token do zbierania całkowitego, bo to też znikają te drop. Teraz się pojawi na koniec. Dobra, no to dosyć szybko mi to poszło. 9.45. Fajnie. Dobra, jeżeli chodzi o te pasy, to staram się wykorzystywać ten jeden dzień, żeby nie było ponad, żeby zawsze były na 9, na 10 powiedzmy. Ciasteczka zbiera, bo czemu nie? Chyba któreś pszczoły będę ulepszał, żeby miały wyższy level. Zobaczymy. Chyba jest dobrze mieć wszystkie pszczoły na podobnym levelu, więc może będziemy się starali do tego dociągnąć. Atomic Treat na razie zostawia. Tutaj wszystkie rzeczy zbiera i kraftuje w nich jak się da. Bitterberry ostatnio użyłem. Ciężko coś było mi wrzucić którąś tą pszczołę chyba. Chyba ten prezent chciałem ją trochę zmutować, ale się nie udało. Neonberry zbieram. Radioaktywne na razie mi nie są potrzebne chyba. Nie wiem, co to mi dawało.
Jak widzicie, no, Moonchams dużo mam, już bardzo dużo, także muszę się zastanowić w końcu nad tym amuletem, zobaczyć jakie staty są, powiedzmy, maksymalne albo najlepsze dla mnie, ale chyba jakieś podzbieranie trzeba będzie, chyba że to jest całkowicie amulet podzbieranie, więc tylko muszę wymyślić, które są dla mnie najlepsze. Gingerbread, tak jak mówiłem ostatnio, 233 na 250, które tam potrzebuję do kupna tego jajka. No ale nie będę miał tych śnieżynek, więc ciężka sprawa. Potem White Drive, Red Drive, Blue Drive, Glitcher Drive. No te trzy bardzo łatwo zdobyć, a ten muszę mieć złoty amulet, żeby to kupić, więc no bardzo ciężko, bo na szóstym levelu nie daję rady. Nakręcę kiedyś update, jak mi teraz idzie, jak używam tych wszystkich bossów i tak dalej. Baloniki na razie nie używam. Te soft hard i caustic swirlet i turpentiny nie używam na razie. Znaczy używam, jeżeli jest quest. O, może tak. Używam do questów. Reszty na razie nie używam. Nie wiem, czy się... Na pewno się przydadzą do kupna jakiejś roślinki, doniczki z roślinkami, tak, tutaj mamy te dwie. Na pewno się do tego przyda, a do czego jeszcze, czy jakiś quest będzie, to lepiej zostawić, przynajmniej na tym etapie, jak nie jestem pewny. Jeżeli chodzi o jajka, no to jak widzicie, się prezentują 3 silver, 6 gold, 7 diamant i 1 star egg. Na razie spoko. Royal Jelly około 650, dlatego że właśnie craftuję, do każdego jest Royal Jelly potrzebne. Zazwyczaj mam ponad 1000. Star Jelly 25 potrzebuję do Petal Belt, więc zostawiamy. W zasadzie ich nie używam. I się same tak zbierają. Zawsze z czegoś padną. To jak widzieliście dzisiaj, ze ślimaka wpadły, więc całkiem spoko. Jeżeli chodzi o questy Polar Beara, cały czas robię. Jak widzicie, mam już 212 Polar Beara zrobione. Także całkiem ładnie mi energię moich pszczół doładuje. Tutaj przy okazji jeszcze dodam, że Toby Love mam już na 941, więc całkiem spoko. Teraz będzie 1000, a 1000 jest maksymalny, więc więcej już nie będzie. Dzisiaj zegar użyłem ładnie. Balony dalej razy 7, to jest maks chyba, jaki mogę zdobyć, przynajmniej na razie. Jeżeli chodzi o Science Bear, 750 konwerty, na te 30 questów bodajże mnie to zrobiłem, czyli całkiem. Riley B, tu fajne questy zawsze daje na czerwonych polach. Chyba że na innych polach, gdzie są czerwone kwiatki, tak jak tutaj mam na kaktusie zebrać czerwony i tym podobne. Ultimate and Annihilation, to jest od nie Science Bear'a, tylko od Pandy. Tutaj jak powoli, nie skupiam się na tym, żeby tam jakoś szybko to zbijać. I tak dziennie idę na mrówki, robaki też zbijam, więc samo się tutaj klepnie w końcu. Potem są inne questy na zbieranie pyłku, także jeżeli mam bossa, to tam biegnę, zbieram, ale jak widać rzadko teraz dostaję odpowiednie bossy. Także tutaj Sunflower, tego bossu jak nie potrzebowałem, nie to dostawałem go co chwilę, za każdym razem jak poszedłem po bossy, to dostawałem Sunflower razy 3. Teraz jak potrzebuję, żeby to uzbierać, to nie mam ani razu, więc zmęczę się Sunflowerem. A chciałbym, a to jest quest, który jest potrzebny do petal, żeby zdobyć petal. I potem kupić petal gold. Także no tutaj ciężko, ale w końcu to ogarnę. A jak stoję na awku, to ciężko, tam w zasadzie w ogóle nie idzie ten pyłek. Tutaj następny, nie wiem czy to jest quest, teraz nie pamiętam, aha już wiem, od tego Bera do góry, tego, nie wiem jak on się teraz nazywa, tam gdzie można doniczki kupić, od tego Bera jest. I tutaj jeszcze muszę ubić trochę grzybów, tutaj widzicie 500 grzybów musiałem zrobić i 1 plus 9, ten zrobiłem, jeszcze 161 grzybów, w końcu to ogarnę. Honeybee. Czekam z tym, jak będę używał tych nowych kodów, które się pojawiły, bo wtedy wiem, że na pewno nie dam rady wszystkiego wymienić tymi konwerterami.
i trzeba będzie latać, do wymieniać, więc to się przyda, bo on też tam daje boss do wymiany. Pamiętajcie, jak będziecie, czy już użyliście, mam nadzieję, że użyliście to tak na maksa. Warto zdobyć tam bonusy z tych waszych sadzonek. Warto zdobyć bonus z kurczaka do góry, który jest ten Mondo Chick. Wtedy macie maksymalną pojemność plecaka. Aha, i balon jeszcze się przyda. Także wszystkie bossy, które możecie, warto użyć. Wtedy macie dużą pojemność, dużo wspieracie i wykorzystujecie w 100% ten konwerter, potem biegniecie, wymieniacie tutaj, także warto pomyśleć nad wszystkimi bossami. Tutaj mam questa, to jest chyba Science Bera chyba. I tutaj mam, tak, na bank. Sunflowera też nazbiera, chociaż chwila. Nie jestem pewny, kto mi to dał. Chyba Science Bear, ale ręki sobie uciąć nie dam. Tutaj mam użyć 10 klejów. Szkoda mi tych klejów, jak nie wiem co. W jednym questie już miałem na użycie 5 ekstraktów czerwonych, niebieskich, więc już użyłem. Tutaj jeszcze muszę po 5 użyć. Star Journey 5. Tutaj muszę jeszcze raz tunel Bera załatwić i dostanę Starkly. Także w końcu ostatnią pszczołę znam, giftę, raczej ostatnią pszczołę, którą mogę sobie dać, raczej mogę więcej dać, ale jeżeli jeszcze zdobędę Starfleet, to wykorzystam to na pszczoły te epickie. Tak? Epickie? Jakie one są? Mythic Beast. Więc na spokojnie. Ten quest jest bardzo trudny. To jest, nie wiem, to jest na wyższych poziomach dopiero, jeżeli ktoś ma bardzo dużo siły, to można robić, bo to są questy Robobera. No i ja na razie, jeżeli chodzi o potworki, to też spotkałem tych, nawet nie widziałem na oczy, więc ciężko będzie to ubić w ogóle. No ale w końcu damy radę. Pszczoły, w zasadzie nic się nie zmieniło, tylko levele pszczół. Badges, odznaki. Odznaki to w zasadzie mam dwie na Grandmaster, tą na Honey Badge i na Rose Badge. Bo tam bardzo dużo zbieram, tam mi boss zazwyczaj wypada, więc tam zawsze lecę zbierać resztę. Jeszcze powoli. Ja potrzebuję 10 tych odznak, żeby kupić nowy wzraszacz. No i to tyle. Ewentualnie jeszcze co wam mogę pokazać. Siła 541, jak mamy ten boss plus 3 tej minki złej. Mamy 720 czy 740, więc całkiem fajna siła. Oby rosła jak najszybciej w górę. Dobra, i to by było chyba w tym odcinku wszystko. Już wam zrobiłem taki totalny update. Pograliśmy trochę z widzami. Także to będzie na tyle w tym odcinku. Jeżeli wam się podobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarza, a na pewno subskrypcji, bo to wszystko mi pomaga. Więcej osób widzi te filmiki, może sobie zobaczyć, może im też się spodoba, może znajdą coś dla siebie, może im się przyda coś, może zobaczą czegoś, czego nie wiedzieli. Także jeszcze raz łapka w górę, subskrypcja, komentarz. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!